na spacerze. Wybraliśmy się w tą wielką wichurę. Po prostu mieliście możliwość zobaczenia, jak tam nad morzem, jakie morze jest wzburzone i w ogóle naprawdę wow. Powiem wam, że no, to jest żywioł jednak i siła i w ogóle. No naprawdę. Także spacerujemy, ale będziemy zaraz wracać, bo wieje jak nie wiadomo co. Głowę chcę urwać. No i to jest, kochani moi, ten moment, kiedy właśnie ja postanowiłam zrzeszyć z kofrem z borówkami. Także ta-dam! Jakby ktoś nie wiedział, to czasem grzeszę, czyli to, co, o czym mówiłam w jednym z filmów, albo będę dopiero mówiła, 80 do 20. No i kochani, mamy kolejny dzień, czwartek. Jesteśmy nad morzem. Pogodę mamy taką dzisiaj, no taką sobie śmieszną, w sensie rano trochę popadało do południa. Zrobiliśmy sobie obiad i znowu, tak jak wczoraj, wyszliśmy po południu. W teorii miało być chłodniej niż wczoraj, ale moim zdaniem nie jest. Moim zdaniem jest całkiem przyjemnie. Patrzycie sobie teraz na morze i jest fajnie. Jest wzburzone, ale nie tak jak wczoraj. Wczoraj było strasznie dużo wiatru i to morze było takie mega wzburzone. Dzisiaj jest trochę wzburzone, ale nie aż tak. No i wiecie co, i przez to, że nie ma wiatru, albo dzięki temu, to nam się fajnie idzie w sumie. Mi jest przyjemniej dzisiaj niż wczoraj, można tak powiedzieć. No i tak. Także podziwiajcie sobie, kto nie był w tym roku, albo już był i teraz tęskni, to możecie sobie popatrzeć. Proszę bardzo. Zastanawiałam się, czy nagrywać, czy nie, to może teraz. Ja stwierdziłam, że no każdego dnia muszę kawałek chociaż nagrać, nie? W końcu tu potem jest, po to jestem. No, więc tak. Więc idziemy sobie dalej lasem. No i kochani moi, jest już piątek. Jestem teraz właśnie na zewnątrz, sobie wyszłam. Dzisiaj pogoda jest lepsza. Jest troszkę słoneczka, trochę chmur. Wieje wiatr, co prawda. Miałam taki pomysł, żeby coś tam nagrać dla was nad morzem. Takiego, co już się ukazało, ale no bez sensu, bo tam jest po prostu wiatr i nie bardzo to się da zrobić tak, w taki sensowny sposób. Mianowicie chodzi mi o nagranie tego odcinka, gdzie mówię o 5-leciu mojego kanału. I taki miałam właśnie pomysł, no i tak wiecie, tak się... Znaczy, no miałam i mam, ale już to nie wyjdzie, także raczej będę to nagrywała, myślę, gdzieś tutaj. Wy oczywiście, jak już to oglądacie, to już wiecie, gdzie ja to nagrałam. A ja się teraz nad tym zastanawiam. Myślę, że to będzie jednak gdzieś tutaj, albo ewentualnie w domku, bo nie wiem, zobaczymy, jak ten z tym wiatrem, bo wiecie, jak będzie wiatr, to też się źle słucha. No, także tak, słuchajcie, zjedliśmy śniadanko, wypiłyśmy kawkę, wyszłam sobie na zewnątrz, tak jak mówię, jest cieplej, jestem z krótkim rękawkiem, trochę mam gęsią skórę, ale już, no, słoneczko troszkę przygrzewa. Ubrałam sobie bluzeczkę taką niebieską, taki t-shirt i tą moją spódnicę długą, taką fajną. I no i fajnie, spiałam sobie na razie troszkę tak włosy, żeby mi nie leciały, bo wiatr jest. I chcę właśnie dla was nagrać ten film, więc też tak te włosy na razie rozpuszczone, ale generalnie ja tutaj chodzę w związanych, bo jednak no i wiatr i wszystko, wiecie, to lepiej i wygodniej. Także tak, i jak to ponagrywam, to pewnie wybierzemy się na spacerek. No, także tak. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. Jesteśmy na ławeczce, słuchajcie, tutaj nad morzem. Co prawda zajęli nam takie najlepsze ławki, które są bardzo blisko morza, przy klifie. Natomiast my sobie znaleźliśmy taką trochę dalej. Ale słychać stąd morze, jest bardzo blisko, za nami las, znaczy jesteśmy w lesie, zresztą tu jesteśmy wszędzie w lesie właściwie, można tak powiedzieć. No i siedzimy sobie trochę, kroki robimy oczywiście, ale teraz akurat mamy odpoczynek na ławeczce. Fajnie się tutaj siedzi. No i tak, i mija nam piąteczek, już prawie się kończy. Thank you.
chodź. No chodź. Chodź, chodź. Dzień dobry Państwu. Wychodzimy na polko. Piesek ma fajnie, może sobie tutaj od razu wybiegać na trawkę. O, jest ładnie dzisiaj, widzicie, jest piękna pogoda. Śliczne słoneczko. A ten Niuniek tam coś sikał albo coś innego robił. No, troszkę jest wiaterek. Witam się z Wami oczywiście w sobotę, w mój ostatni dzień. Patrzcie, jak tu jest fajnie. O, cisza i spokój. No, tutaj nie ma tego szumu, który jest w Krakowie, bo ja jak w Krakowie na przykład u siebie wychodzę na balkon, choćby na przykład w niedzielę, to też jest cichutko. Tylko że w tle w Krakowie słychać ulicę, a tutaj nie słychać. No. Robi się śniadanko, gotują się jajka, także mam jeszcze chwilę. No i dlatego wyszłam tak, żeby Wam tak się z Wami przywitać, ale przywitam się jeszcze zaraz z drugiej strony. No i kochani, siedzę sobie w pięknym słoneczku. Nie wiem, czy dobrze to w ogóle nagrywam. Kaweczka. No i czego mi więcej trzeba? Kaweczka, czytam książkę. Ale jeszcze się muszę dowiedzieć, czy jestem dobrze widoczna, czy ja tu trochę nie jestem, nie jednak, bo ja jestem w słońcu. No i chcę się z Wami podzielić moim przemyśleniem na temat paznokci przy tej kawie. Mianowicie, zobaczcie. Nie wiem, czy Wy to zbyt zobaczycie, ale mam tutaj paznokcia, który jest z boku całkowicie już ułamany. I to są moje paznokcie robione, wiecie, tą nową metodą tytanową, znaczy nową, dla mnie nową. 2 tygodnie minęły i ten paznokieć ułamał się kawałeczek. Ułamał się kawałeczek, jakby wiecie, tego tytanu, natomiast no jak już się ułamał kawałek tytanu, to też ułamał się potem paznokieć, no bo mój paznokieć, wiadomo, był cieńszy, więc się po prostu trochę ułamał. Jakieś tam dzieciątko fajne słychać. No i ten. I wiecie co? I mam takie postanowienie, bo to jest już drugi raz, jak robię te tytany. Zrobiłam. Za pierwszym razem, mniej więcej po 3 tygodniach, całkowicie odpadł mi jeden. Ktoś by powiedział, no okej, no hybrydy też czasem odpadają, nie? To jakby może nic dziwnego. No tyle tylko, że ja czytałam i też słyszałam, że te paznokcie potrafią trzymać się dłużej. Nie wiem, może ja mam jakieś dziwne paznokcie, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi, ale tak jakby dochodzę do takiego wniosku, że wszystko jedno, czy to hybryda, czy tytany, one i tak mają swoją wytrzymałość i tak jak coś się wam wydarzy, to one po prostu odpadają. To jest pierwsze moje przemyślenie. Drugie to takie, że tytany mają taki plus, że w czasie użytkowania, czyli kiedy już te paznokcie są zrobione, to faktycznie one są twardsze, trwalsze i naprawdę prawie, że no można powiedzieć, że można nożem po nich kroić, bo jak przejdziecie sobie nożem, niechcący oczywiście, nikt nie mówi, że specjalnie, po paznokciu hybrydowym, no to macie uszkodzony. Jak sobie przejdziecie po tytanie, no to prawie, że w ogóle nie ma śladu. Więc to można powiedzieć, że jest na plus. Ale tak poza tym, niczym się to nie różni. Więc to są moje przemyślenia. Na pewno jest troszkę zdrowszy, bo nie ma tej lampy. No ale poza tym, no to też te wszystkie, słuchajcie, na przykład sposób zdejmowania jest taki, że moczy się przez długi czas, co najmniej z 5 minut, nawet więcej, ponad 10 nawet, może nawet by się tam zebrało. Tak, myślę, że wyjdzie z 10 minut. Moczy się w acetonie. No to słuchajcie, no aceton, no to też nie jest zdrowa rzecz. Czyli ściąganie jakby tego, po to, żeby nie robić tego fryzarką, też jest po pierwsze czasochłonne, po drugie, moim zdaniem też jest szkodliwe. Tu nie jest takie obojętne coś. Więc tak naprawdę każda z tych metod jest w jakiś sposób szkodliwa i ma jakieś tam plusy.
Moje przemyślenia są właśnie takie i teraz mam takie postanowienie, że przez najbliższy czas nie będę robić paznokci. Idę teraz, właśnie zastanawiam się, czy idę ściągnąć, czy kupię sobie aceton i po prostu sobie sama ściągnę, bo wiem, jak się to po prostu robi, bo to już robiłam teraz, jak byłam. Więc tak jak Wam mówię, za pierwszym razem po 3 tygodniach, a teraz po 2 jeden paznokieć. Więc no, dość. Już mam dość, już mi się nie chce o tym myśleć, nie chce mi się zastanawiać. Będę pewnie prosić Michała, żeby mi lub kogoś, jakąś kobietę jak dorwę, żeby mi ewentualnie pomalowała, pomalował ktoś albo moim jakimś takim, wiecie, odżywką ładną taką, żeby się błyszczały i były troszeczkę takie wzmocnione. W każdym razie, no na pewno będę musiała je teraz doprowadzić do porządku. W każdym razie na razie przestaję. Szkoda mi pieniędzy i już mnie to wkurza i dosyć po prostu. Także takie mam przemyślenia, dzielę się z Wami tym. Postanowiłam tak, wiecie, poczekać trochę, zobaczyć jak będzie. Ten drugi raz zrobiłam i tyle, i koniec. Jedyne co będę robić u kosmetyczki, to chciałabym robić brwi, bo uważam, że fajnie jak są, już teraz mi poodrastały, nie mam tu pensety, więc też no, więc nie robię nic. Ale prawda jest taka, że no ładnie wygląda, jeśli ona mi ładnie to tak, wiecie, zrobi kształt, nada kształt i zrobi henna, także one są takie jednolite, nie? Nie mają żadnych tutaj, wiecie, siwych, ani tu jakieś tam gdzieś jakąś mam dziurę, nie mam, no to tak ładniej wygląda po prostu. Także to chyba jedyna rzecz. I tyle, do widzenia. Tyle w temacie. Nie będę wydawała pieniędzy, bo mnie to w złości. No, także słuchajcie, to tyle z mojej strony. Piję sobie kawkę i jest mega ciepło. Już jestem tu w słońcu, to jest mi super ciepło, więc na pewno się muszę jeszcze przebrać. Przed spacerem, jak wypiję kawkę, to potem idziemy sobie na spacerek. Także zabieram Was ze sobą. Dobrego dnia! Popatrz sobie na morze. Jesteśmy teraz już zupełnie gdzie indziej, jesteśmy na Kaszubach, jesteśmy dokładnie w Nowej Kiszewie i to miejsce, które teraz widzicie, to jest miejsce, na którym mieliśmy obozy harcerskie, na które ja jeździłam od 92 roku. No i przez kilka lat i tu i w ogóle w tym lesie, jeszcze też w innym miejscu, stacjonowaliśmy właśnie naszym obozem starszoharcerskim. No i powiem Wam, że taki sentyment, wróciłam tu po 28 latach. Więc no naprawdę, kurczę, ale numer. Po prostu tutaj był w ogóle las,
Także teraz jest powycinane. Jesteśmy w ogóle w szoku totalnym, bo tutaj wszędzie, gdzie tutaj, o, widzicie, to tu był las. A teraz nie ma tego lasu, jest po prostu powycinane. No ale to miejsce, bo mój mąż bardzo dobrze pamięta, tutaj już, wiecie, przemierzyliśmy tyle razy to wszystko, że pamięta bardzo dobrze, że to tutaj było. Także no taki sentyment fajny i powrót do przeszłości. A spróbujemy teraz sobie zejść nad jezioro, to jezioro nazywa się Gatno. Tutaj, kochani moi, jest miejsce i ono nawet się w sumie tak zachowało, gdzie mieliśmy apele. Wiecie, jak to w harcerstwie, pewnie niektórzy z Was wiedzą, więc tu się odbywały te apele, także super, po prostu niesamowite. A tutaj gdzieś była jadalnia, gdzieś tu w tym miejscu. No, także szok, po prostu szok. Tutaj się szło do kuchni po jedzonko. I tu mniej więcej gdzieś była kuchnia zaraz. No i się schodziło z menażkami, albo szło się na dyżur, który się miało w kuchni. Więc wow, super. O, tutaj była jadalnia, ta kuchnia. Tu była kuchnia. Tutaj obierałam tony ziemniaków i robiłam różne ciekawe rzeczy w tamtym wieku, moim młodym. Uczyłam się robić różne rzeczy. Pamiętam, że te dyżury były takie, no powiem, że pracowite bardzo. No, także tutaj było to wszystko. No i potem się tam szło do góry, już z menażką na jadalnię gdzieś tam, żeby sobie zjeść. Także tak. I tam się szło dalej. Prosto zaraz pójdziemy nad jezioro. No, więc tu jest jeziorko piękne, słuchajcie, w którym się kąpaliśmy. Super wspomnienia. No, elegancko. Także dotarliśmy. Bardzo fajnie, cieszę się niezmiernie. Jezioro Gatno po 28 latach. Wow. No, i tak, moi drodzy, i myślę, że z tego miejsca się będę z Wami już żegnać. Także trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas. Pa, pa! Thank you.